Cześć, tu Magda z Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam 82-metrowe, bardzo kolorowe, mocno różowe mieszkanie w nowym budynku, które zostało urządzone przy współpracy z projektantkami, więc znajdziemy tu sporo funkcjonalnych rozwiązań, które możecie wykorzystać również u siebie. Cześć, ja nazywam się Joanna Felczuk i razem z Anią Baranowską współtworzymy pracownię projektową Butterfly Studio. Dzisiaj chciałybyśmy się z Wami podzielić projektem kolorowego mieszkania w Krakowie. Mieszkanie zostało zaprojektowane dla dwójki inwestorów, którzy przyszli do nas z bardzo sprecyzowanymi oczekiwaniami. Mieszkanie miało być nie tylko funkcjonalne, ale również intensywne i kolorowe, żeby odpowiadało artystycznej osobowości mieszkańców. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu mamy włączniki oraz dekoracyjny panel przestrzenny, pomalowany oczywiście na różowo. Na nim jest różowa szafka, oczywiście za wysoko, żeby mogła pełnić funkcję praktyczną na czapki czy szaliki, ale jest ona w celu ukrycia skrzynek, które się tam znajdują. W ten sposób wyglądają znacznie ładniej. Tu natomiast mamy lustro. Jak widzicie, jesteśmy w długim korytarzu, a dzięki odbiciu nie mamy poczucia wąskiej przestrzeni, tylko korytarz wydaje się szerszy. Tu natomiast są przesuwane drzwi, za którymi znajduje się garderoba. W garderobie mamy trzy szafy z frontami, co nie jest standardowym rozwiązaniem. Często w garderobach zostawia się otwartą zabudowę. Tutaj po bokach są szafy z drążkami na ubrania i przestrzenią na dole, gdzie można odstawić odkurzacz czy wiaderko. Natomiast za lustrzanymi frontami znajdują się półki na buty czy rękawiczki. Aby zachować minimalistyczny charakter mieszkania, wszystkie łączenia pomiędzy podłogą drewnianą a płytką zostały wykonane na korek. Dodatkowym wytycznym projektowym było przewidzenie przestrzeni dla dwóch kotów, dlatego w łazience pojawiła się szafka na kuwetę oraz przejście do łazienki w ścianie. Dzięki temu koty mogą skorzystać z toalety w dowolnym momencie. Tej dziurki oczywiście nie zrobiły myszki, to specjalne wejście dla kotów do łazienki. Z kociego tunelu zwierzek wychodzi tutaj, a następnie jednym z dwóch wejść może dostać się do kuwety ukrytej w szafce. Oba fronty się otwierają i również wejścia też są ruchome, więc jeżeli trzeba w środku posprzątać, to nie ma żadnego problemu, jest do wszystkiego dobry dostęp. To rozwiązanie jest świetnym kompromisem pomiędzy potrzebami kotów a potrzebami ludzi. Potrzeby ludzi są raczej oczywiste. Kto by chciał mieć kuwetę na widoku, im bardziej ukryta, tym lepiej. A z drugiej strony koty właśnie na widoku kuwety lubią mieć. I jednak kluczowe jest dla nich, żeby miały możliwą drogę ucieczki. Więc w momencie, kiedy tutaj są dwa wejścia, to w przypadku wpadnięcia napastnika do kuwety, kot może uciec drugim wejściem i dlatego może czuć się bezpieczniej niż w przypadku zwykłych kuwet zamykanych. Ściana z tej strony została zabudowana w całości. Przede wszystkim jest tu pralka i suszarka, natomiast pozostała część również została dobrze wykorzystana. Jest tu szuflada cargo, zwykła szufladka i sporo półek do przechowywania kosmetyków. Pewnie już zwróciliście uwagę, jak kolorowe jest to mieszkanie. Kolorowe podłogi, ściany, meble, a nawet drzwi czy umywalka. W tym miejscu znajduje się ściana nośna i to stąd wynika to obniżenie i ona oddziela korytarz, garderobę, toaletę i pracownię od części dziennej z łazienką i sypialnią. W tym miejscu została dobudowana ścianka, taki niewielki fragment osłaniający bok regału. I ma to też znaczenie praktyczne, nie tylko dekoracyjne, ze względu na łączniki, które tu się znalazły. Oczywiście można by było zamontować je również na boku mebla, jednak kable gdzieś muszą iść. I w momencie, kiedy wychodziłyby z tej strony, trzeba by było je jakoś poprowadzić, osłonić i cały regał straciłby na estetyce. A swoją drogą jest on bardzo ładny, podoba mi się jego symetryczna forma, równe półki, a także to,
że na dole są szafki z frontami, więc możemy część rzeczy wyeksponować, a część ukryć, tych, których nie chcemy akurat mieć na widoku. Zwróćcie też uwagę na kolory. Szafki są różowe, półki również, ale już ścianka z tyłu, również z płyty meblowej, jest w odcieniu zieleni. Strefa dzienna ma dość nietypowy układ. W zasadzie było kilka koncepcji na tą przestrzeń, natomiast ostatecznie zdecydowałyśmy się, aby w kuchni rozdzielić dwa blaty robocze ze sobą, po to, by na środku mógł stanąć okrągły, duży stół dla czterech osób. Na wprost kanapy zaprojektowałyśmy ekran do projektora, który został umieszczony w suficie podwieszonym. Sufit podwieszony pełni dwie funkcje. Przede wszystkim miał za zadanie ukrycie uskoku konstrukcyjnego, który nie był zaznaczony na układach dewelopera, co było dużym zaskoczeniem zarówno dla nas, jak i inwestorów. Dlatego poprowadziłyśmy sufit w kształcie litery L, który łączy się bezpośrednio z zabudową kuchenną i jest w tym samym malinowym odcieniu. Dodatkowo wykorzystałyśmy tą przestrzeń na wpuszczenie kasety z ekranem do projektora. Sufit podwieszony ukrywa nie tylko ekran, ale również szyny i listwę LED-ową, która daje bardzo dekoracyjne oświetlenie. W momencie, gdy montujecie sufit podwieszany, możecie rozważyć również zatopienie w nim szyny, co również daje ładny efekt wizualny. Kolor z sufitu podwieszanego przechodzi na ścianę, a ponieważ regał również jest w tej samej barwie, pięknie się tu wtapia. W części wypoczynkowej są aż 3 stoliki o różnych ciekawych geometrycznych kształtach, jednak chciałabym w tym miejscu zaznaczyć, że na odbiór wnętrza olbrzymi wpływ mają nie tylko bryły, ale też materiały, z których są wykonane poszczególne rzeczy. I tutaj mamy sztruksową sofę, dywan, który ma włosie o różnych długościach oraz welurowy fotel. Dzięki temu całość jest znacznie przyjemniejsza, niż gdyby materiały były jednolite. I to wszystko razem jest znacznie przyjemniejsze w odbiorze, niż gdyby wszystkie powierzchnie były takie same. Pierwotnie w projekcie zostało tutaj przewidziane miejsce na fotel wiszący, natomiast ostatecznie właściciele zdecydowali się umieścić w tym miejscu monstera. Na drugim końcu sufitu podwieszanego kolor również został pociągnięty w pionie, jednak nie na ścianie, tylko na zabudowie meblowej. Inny materiał, inaczej odbija światło, więc kolor, zwłaszcza pod niektórymi kątami, może wyglądać trochę inaczej, natomiast jest to ta sama barwa i z mojej perspektywy zdecydowanie to widać. Tu mamy też przykład bardzo ciekawej zabudowy w gruncie rzeczy, gdyż w tym miejscu w głębi znajdują się piony. I w związku z tym szafka, która została tu zrobiona, jest bardzo płytka. Ona jest na przyprawy i sprawia, że jest wyrównany poziom z lodówką. Szkoda, żeby za lodówką tu nagle ściana wchodziła w głąb i dopiero dalej był blat. W momencie, kiedy zabudowa została zaprojektowana w taki sposób, wygląda znacznie bardziej estetycznie. I to, na co jeszcze chcę zwrócić Waszą uwagę w tym miejscu, to wentylacja. Zobaczcie, że na górze w meblach są wycięte kratki, które bardzo ładnie się tu komponują. Jak widzicie, górne fronty nie mają żadnych gałek ani uchwytów. Nie są też na wcisk, więc jak się je otwiera, bardzo proste. Front jest po prostu trochę dłuższy niż korpus szafki i można go uchylić, łapiąc od dołu. Blaty kuchenne to lastryką. Trzeba je raz w roku impregnować. Natomiast tu na ścianie mamy białe płytki, jednak z kolorową fugą. To świetnie pokazuje, że nawet takie spokojne rozwiązania można czasem wzbogacić detalem, takim jak fuga, by uzyskać naprawdę ciekawy efekt. Mieszkańcy podesłali projektantkom zdjęcia i grafiki inspiracyjne, oddające charakter, jaki chcieliby uzyskać w tym wnętrzu. I dlatego mamy tu tak dużo form. Piękny tapicerowany zagłówek, za nim przestrzenne panele, z drugiej strony wzorzysta tapeta. Bardzo podoba mi się ten stojak na biżuterię. Szafy w sypialni nie mają drążków, ubrania, które wiszą na wieszakach, wylądowały w garderobie. Tutaj są półki, na dole szuflady, a to, na co chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę, to oświetlenie. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Niebieskie tuby za telewizorem mają nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również ukrywają kable, które byłyby widoczne po wejściu do sypialni.
W łazience jest zielona zabudowa na ścianie z toaletą, na górze szafki z półkami, a tu niżej również głęboka szuflada. I kolejna szuflada znajduje się pod umywalką, tutaj na dole, tym razem nie na wcisk, tylko z uchwytem. A sama umywalka, zobaczcie, że ma taki ładny czarny pasek na krawędzi i nawiązuje w ten sposób do emali. Płytki na tej ścianie są kwadratowe, ale te na samym dole i na samej górze mają nadrukowany wzór, dzięki czemu z odległości możemy mieć wrażenie, że płytki są zaokrąglone. Półki pod prysznicem to ważna sprawa, żeby mieć wygodny dostęp do wszystkich kosmetyków i nie musieć się po nie schylać. A tutaj zostały dodatkowo dekoracyjnie podświetlone. Linki do Butterfly Studio zostawię Wam oczywiście w opisie filmu i nie tylko do strony internetowej i sklepu z e-bookiem, ale również do Instagrama i TikToka, gdzie dziewczyny prężnie działają. Zachęcam również do zajrzenia na profile Wnętrza Zewnętrza, do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i podzielenia się swoją opinią w komentarzu. A na koniec oczywiście przypominam o naszym sklepie na wnętrzazewnętrza.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo wnętrzarskich książek czy produktów dla dzieci, również gry z motywem architektury czy myślenia przestrzennego. Myślę, że to może Was zainteresować, dlatego serdecznie zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!